Merci sacrosantis ad celestia consurgamus per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domini. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, Omnipotens Eterne Deus. Quia Dominus Iesus, Rex Glorie, peccati triumphator et mortis, mirantibus passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fretit, deditque discipuli suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Modo post quancenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens, dedit discipuli suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, ic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Pani qui est in pace, pace ad Życiem i oczekiwaniem.
Dziękczynna za pontyfikat i kanonizację świętego Jana Pawła II oraz za 25 lat wolnej ojczyzny. Przyszedł czas podziękowań, przynajmniej krótkich. Pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w dzisiejszym warszawskim dziękczynieniu. Dziękuję księdzu kardynałowi Pietro Parolin za przewodniczenie Eucharystii i homilię. Szczególnie dziękuję za pokazanie nam, Polakom, spraw, za które powinniśmy dziękować Panu Bogu oraz za zwrócenie uwagi na sprawy rodziny w nauczaniu Jana Pawła II. Eminenza, la ringrazio per la sua presenza a Varsavia. Oggi è il 4 giugno. La ringrazio inoltre per la sua omelia. Le tue parole ci aiutano e danno speranza. Dziękuję księdzu kardynałowi, arcybiskupom, biskupom, kapłanom, klerykom, siostrom zakonnym. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi i wszystkim przedstawicielom władz państwowych, parlamentarnych oraz samorządowych Warszawy, a także przedstawicielom miast papieskich. Na ręce pana ministra kultury, korzystając z tak licznej obecności wiernych, składam podziękowanie za obecność i poważny wkład władz państwowych w powstawaniu Muzeum Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Dziękuję szczególnie za to, że zgodnie uznajemy, że tym wielkim dwom rodakom, Janowi Pawłowi II i kardynałowi Wyszyńskiemu, to muzeum się należy. Dziękuję wszystkim mecenasom, sponsorom i darczyńcom budowanej Świątyni Opatrzności. Dziękuję służbom miejskim i państwowym, wojsku, policji, mediom, wolontariuszom, orkiestrom, chórom, wojsku, harcerzom oraz wszystkim osobom i organizacjom, które pomagały organizatorowi dzisiejszej uroczystości, a więc Centrum Bożej Opatrzności, w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Centrum Opatrzności Bożej, zaś na szczegółowsze podziękowania przyjdzie czas w najbliższym okresie. Dziękuję wszystkim pielgrzymom z Warszawy, z Polski, a szczególnie licznie obecnym Kaszubom i Górnikom, a także Góralom. I tutaj muszę zrobić małą glossę, ponieważ kilkanaście dni temu pogrzebaliśmy kustosza sanktuarium w Ludźmierzu, księdza Tadeusza Juchasa, który był organizatorem górali, także w tej obecności warszawskiej. Na Dzień Dziękczynienia, ale przy różnych innych okazjach przywoził tutaj górali. Ewidentnie widać, że go zabrakło. Modlimy się w jego intencji. Wszystkim serdecznie dziękuję. Eminenza, la prego di rivolgersi una parola e di impartirci la sua benedizione. Assemblea, questa nostra liturgia così solenne e partecipata, vorrei rivolgervi un'ultima parola. Chciałbym do was kierować słowo. Możemy usiąść. Ed è
per una parola per rinnovare il mio saluto a tutti voi qui presenti. Chciałbym odnowić swoje pozdrowienia wszystkim tutaj obecnym. Cominciando dal kardinal Nietzsche. Zaczynając od kardynała Kazimierza Nietzscha. Che ringrazio anche per l'invito che mi ha rivolto ad essere qui in questa circostanza. Któremu dziękuję za zaproszenie mnie na tę uroczystość. Il kardynał Dziwisz. Kardynałowi Dziwiszowi. Il primate di Polonia. Tutti gli arcivescovi, i vescovi, schiskim biskupom, arcybiskupom, i sacerdoti, kapłanom, le religiose, siostrom zakonnym, le autorità civili, cominciando dal Presidente della Repubblica, władzom państwowym, zaczynając od Prezydenta Rzeczypospolitej. E tutti voi che siete qui presenti, ecco già il Cardinale ha citato i vari gruppi, quindi non li ricordo, ma davvero a tutti vorrei dire il mio affetto e la mia vicinanza. I wam wszystkim dziękuję tutaj obecnym, już ksiądz kardynał Kazimierz Nietzsche wymienił różne grupy tutaj obecne, więc nie będę tego powtarzał, ale dziękuję wam wszystkim za waszą obecność i przekazuję swoje podziękowanie. Un affetto e una vicinanza che non è soltanto mio, perché io sono qui anche a nome di Papa Francesco, il quale mi ha incaricato proprio di portarvi in questa Eucaristia e negli altri incontri che avrò durante la mia permanenza il suo saluto affettuoso e paterno, la sua vicinanza e la sua benedizione. Tą swoją bliskość przekazuję też w imieniu papieża Franciszka, który mnie prosił, żeby wam przekazać jego pozdrowienie dzisiaj i w wszystkich momentach mojego pobytu w Polsce. Del resto avete potuto già sperimentare questi sentimenti del Santo Padre nei vostri confronti e nei confronti di tutta la Polonia durante la bellissima cerimonia di canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II e di Papa Giovanni XXIII a Roma e nella piazza di San Pietro. Już doświadczyliście, jak papież was kocha, jest blisko was podczas ceremonii kanonizacji świętego Jana Pawła II i świętego Jana XXIII w Rzymie. Quindi sentitevi davvero avvolti dal suo amore, dal suo affetto e dalla sua vicinanza. Czujcie się więc osłonięci jego miłością i jego bliskością. E vorrei dire un ultimo pensiero. Ecco, ringrazio il Signore tra le tante cose che ci ha dato, che mi ha dato, anche per il fatto di aver potuto condividere un tratto della mia vita con Giovanni Paolo II. Ja dziękuję Panu Bogu za to, że dał mi rzeczywiście wiele darów, wiele rzeczy i że mogłem w trakcie mojego życia współpracować z Janem Pawłem II. Allora, quasi tutti noi che siamo qui presenti possiamo dire abbiamo camminato con dei santi, abbiamo conosciuto dei santi sono entrati direttamente nella nostra vita e nella nostra esperienza. My wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, możemy powiedzieć, że szliśmy razem ze świętymi, poznaliśmy świętych, którzy byli obecni w naszym życiu, w naszym doświadczeniu. E questa è una grande grazia di cui essere riconoscenti al Signore. I to jest wielka łaska, za którą mamy dziękować Panu Bogu. Una grande grazia che ci riempie il cuore di gioia e nello stesso tempo ci fa sentire una grande responsabilità. To jest łaska, która napełnia nasze serce wdzięcznością, ale też odpowiedzialnością. Io vorrei che da questa celebrazione nascesse in tutti noi questa responsabilità e questa chiamata ad essere santi. Ja chciałbym, żeby w tej uroczystości urodziło się w nas to pragnienie bycia świętymi, odpowiedzialni za świętość. Dicevo nell'omelia che auguravo nell'omelia che la nazione polacca possa continuare ad esprimere dei santi. Podczas homilii mówiłem i życzyłem, żeby Polska rodziła nowych świętych. Ma questo invito, questa esortazione non è rivolta in termini generici a chissà quali persone, è rivolta a ciascuno di noi qui, che siamo qui presenti in questo momento. I to zaproszenie jest skierowane do nas wszystkich, do każdego z nas osobno, nie tak ogólnie, ale do każdego z nas tutaj obecnych.
Cominciare da me. Zaczynając ode mnie. Allora accogliamo questo invito, ciascuno nel suo posto, ciascuno con la sua vocazione, ciascuno con le sue attività, ma rispondiamo alla chiamata del Signore ad essere come Lui ci vuole. I zapowiadajmy temu wyzwaniu Pana Boga, żebyśmy byli jak On nas chce. Ed allora rinnoveremo le nostre vite personali, le nostre vite familiari, le vite delle nostre comunità, della nazione intera e del mondo. I wtedy odnowimy nasze życie, życie naszych rodzin, naszej ojczyzny, życie każdego z nas. E su queste nostre intenzioni e su queste nostre preghiere chiediamo ora la benedizione del Signore, intercessione della Madonna e dei santi Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII e di tutti i santi protettori della nazione polacca. I za to wszystko dziękujemy i prosimy Pana Boga o swoje błogosławieństwo za nas, za wszystkich świętych. Też prosimy o orędownictwo wszystkich świętych, świętych Polaków i świętych całego świata. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Który stworzył niebo i ziemię. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
Dobry Bóg.